Jubileuszu Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Iustitia Gdańsk, jubileusz 31-lecia Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Iustitia. Iustitia nigdy nie opuści ludzi, których prawa są łamane, dopóki istnieją w Polsce niezawiśli sędziowie, dopóty będą oni bronić praw i wolności obywatelskich, powiedział w sobotę w Gdańsku prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Iustitia, Krystian Markiewicz. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się w sobotę uroczysta gala z okazji jubileuszu 31-lecia Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Iustitia. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele środowiska prawniczego, były prezydent Lech Wałęsa, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gerstorf, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska, prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Prezes Stowarzyszenia Krystian Markiewicz zaznaczył, że Iustitia od 31 lat jest głową niezależnej, sądowniczej rodziny, która zrzesza przeszło 30% sędziów w Polsce. Iustitia jest permanentnie zaniepokojona tym, co dzieje się wokół. Politycy zagospodarowali Krajową Radę Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, stanowiska rzeczników dyscyplinarnych i w dużej mierze Sąd Najwyższy, powiedział Markiewicz. Dodał, że stowarzyszenie nigdy nie weszło w związki z żadną władzą polityczną. Przypomniał, że obowiązkiem sędziów jest walczyć o praworządność. Plus Iustitia plus nigdy nie opuści ludzi, których prawa są łamane. Nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się w Turcji, na Białorusi czy w Afganistanie. Mamy ważną, społeczną misję do spełnienia, dlatego plus Iustitia plus edukuje. Za nami setki spotkań z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Wolność i sprawiedliwość jest dla wszystkich, nie dla wybranych, a tam, gdzie te wartości są zagrożone plus Iustitia plus używa i będzie używać swojego miecza, zaznaczył sędzia. Wymienił też szereg akcji, inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych przez stowarzyszenie. Za nasze działania płacimy ogromną cenę. Jesteśmy nękani postępowaniami dyscyplinarnymi, karnymi, immunitetowymi. W imieniu tysięcy polskich sędziów i obywateli protestujących w całej Polsce, chcę wyraźnie powiedzieć, że w sprawie praworządności plus Iustitia plus nie uznaje żadnych kompromisów, podkreślił. Markiewicz ocenił, że wolność ludzi w Polsce jest sukcesywnie ograniczana. Po strefach wolnych od LGBT mogą pojawić się strefy wolne od muzułmanów, Żydów, wegetarian, a może też od sędziów. Już pojawiły się strefy wolne od dziennikarzy. Nie pozwolimy na to. Dopóki istnieją w Polsce niezawiśli sędziowie, dopóty będą oni bronić praw i wolności obywatelskich. To jest nasz obowiązek. W tej walce nie jesteśmy sami. Wiemy, że o wolnych sądach, wolnych wyborach, wolnej Polsce pamiętać będą wolni ludzie, dodał. Do sędziów zgromadzonych w Europejskim Centrum Solidarności zwrócił się także były pierwszy prezes SN profesor Adam Strzembosz. Jestem dumny, że mogę do was mówić koledzy. Obecnie przyznanie się do zawodu sędziego jest zaszczytem, ze względu na waszą postawę, podejmowane decyzje, orzeczenia. Wasza postawa nie tylko jest doceniana przez wartościową, myślącą część społeczeństwa, ale doceniana jest w całej Europie. Jesteście piętnowani przez różne osoby, ale to wy macie rację. Po waszej stronie jest prawda. Realizujecie zasady praworządności. To zaowocuje, powiedział profesor Strzembosz na nagraniu wyemitowanym podczas gali. Przemówienie wygłosił również były prezydent Lech Wałęsa. Jesteśmy dzisiaj pomiędzy epokami. Jedna się skończyła, a na horyzoncie jest epoka intelektu, informacji, globalizacji. Ta epoka żąda od nas rozwiązań, które musimy znaleźć. Musimy się zastanowić, na jakim fundamencie powinien być osadzony nowy świat, jakiego wymaga systemu ekonomicznego. Należy też pomyśleć, w jaki sposób poradzić sobie z populizmem i oszustwami polityków, powiedział były prezydent. Zwracając się do sędziów Wałęsa mówił też o potrzebie zmiany Konstytucji RP. Jak zaznaczył, jej zapisy powinny być jasne, precyzyjne. Jesteście elitą, pomyślcie trochę dalej, odejdźcie od starych i nieskutecznych rozwiązań.
Konstytucja jaka jest, taka jest, trzeba ją szanować i bronić jej, ale ona nie pasuje do naszej przyszłości. Trzeba przygotować nową konstytucję. Widzicie, jaki jest dzisiejszy świat, widzicie kombinacje, oszustwa. Musicie być mądrzejsi i nie możecie dopuścić do odmiennych interpretacji przepisów, dodał. Gali towarzyszyło ogłoszenie laureatów nagrody Justiti w kategoriach obywatel, prawnik, dziennikarz. Nagrody otrzymują osoby, które wyróżniły się propagowaniem zasad praworządności wśród obywateli i obroną praworządności w Polsce i na świecie. Laureatką w kategorii obywatel obrońca praworządności została Hanna Waśko. W kategorii prawnik uhonorowany został były turecki sędzia Avu Zaydin. W ostatniej kategorii nagrodzona został dziennikarz portalu oko.press Mariusz Jałoszewski.